Witam wszystkich, z tej strony Allok, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2015. Kurczę, odcinek, którego już nie było dawno, 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 którego graliśmy, no, albo i nawet dłużej, może ze dwa miesiące nawet. No, dobra, to będzie tak, że my zaczynamy sobie, kurczę, kontynuację naszego sezoniku, który skończyliśmy, znaczy, którego nie skończyliśmy. No i lecimy dalej z odcinkami. Także jak widzicie, sezon Rolasy, ulubiony, kurde, sezon Duszka. Właśnie, który jest z nami, właśnie ze mną, znaczy się. Jest jeszcze Szymon Super Spajki. Dobra, ja zasuwam w kombajnie. Oczywiście sobie zrobimy z kabiny. Będzie sympatyczniej, prawda? Tylko żeby nie. Popatrz, no i czemu żeś mi nie przypomniał? No właśnie. Ale spokojnie, podepnę, bo będę grał sobie WTS-a jeszcze, więc sobie będę podpinał. Chociaż ostatnio WTS grałem na szybko, żeby dodać to do vloga i wyszło tak, że nie podpiąłem tej kierownicy. I grałem na myszce. A szło ci lepiej. Znaczy przepraszam, nie na myszce, tylko na klawiaturze gry. Ale jechał koszmarnie, bo przecież... Ty jesteś koszmarny, człowieku. Jestem piękny. Chyba jak pod kodrą siedzisz, że... Nie. Param, pam. Ja to trenuję. Jakby to zrobić, żeby to nie było tego omijak? A, w ten sposób, czyli na to się patrzy tutaj. No i beautiful. Jest mod pasażera. Pam. A jakbym tak jechał? A, ty, spryciarzu. Fajny ten kombajn mamy, nie? Piękny po prostu, ale tu śmierdzi w tym kombajnie. To jest taki, kurcze, taki bizon. Normalnie. Masakracja. Chłopaki, normalnie powiem wam, że tu są normalnie emotion, jak na grzybach. Uwaga, bo nie widzę, nic z tyłu nie widzę. Uwaga. Kto tam? Bo jedę, tu jest rzepa, a ja komuś przejeżdżam, no ładne rzeczy robię. Kto tam naświetla w mikrofon? Alo. Ej, bo mi kabel od myszki stuka w mikrofon. Ale będziesz miał wszystko na nagraniu. Dobra, już nie pyskuj. Dobra, ej, w ogóle... Przepraszam pana bardzo, ale co pan mi robi w kombajnie? To już wychodzę. Poszedł mnie stąd, kurde. Ile masz procent? Chopie, 40, jak zawsze, nie? Nie no, żartuję, mam 60%. Ja wiesz, 60 to już jest taki pyszny bimber. Ja pierdziamy. Nie, ale do wszystkich to dążę. Za chwilę w sumie pewnie skręcę w prawo i wyjdzie tak, że będę miał jakieś 70%. 2%? Dojedziesz do końca, czy nie ma szans. Ja pierdzielam. Jaki lag. Nie dość, że jeszcze siedzisz w tej przyczepie. Co 74. Szpajki, jeśli chcesz, żebym ci ulżył, to już ci mówię, że gdzieś mniej więcej na wysokości tych budynków, do których właśnie zmierzam, będę miał stówkę. Ale to muszę po zbożu przejechać. No to kupić! Niepoważny? To jest, człowieku, nie wolno tak. Dobrze. Bo jak nie, to wyciągnę bata i zacznę liczyć, kurde. I chcz. To jadę na obko. Tak będzie. Muszę się przyzwyczaić, w którą stronę muszę jechać, jak mi się świecą te kropki. O. Ja pierdzielę. Dobra, 88%. Jadę tylko... Rurę się wysypało na ono, nie? Tak. Jaki to mówiłeś? Masz nowy komputer? Ja mam, od jakiegoś roku już prawie. No i idzie dalej. Sympastisz! Ale to internet. Tak. Ja wczoraj miałem internet przez 5 minut, później przez kolejne 30 go nie było. No czyli standard, kurde, nie zauważyłem, że 100% mi się zbliża i kurde, przejechałem po zbożu, no proszę państwa, co są za emocje? Garnki mi potukłaś! Jak na grzybobraniu. No, czekam, spajki, szybciej. Nie daj. Weź na przód dwójkę, chłopie. Próbowałem, ale się nie dało. Dobra, bo już się sypie. Beautiful. Aż się napije. Ja muszę wjechać w te belki zaraz. Słyszeliście o nowej generacji Scania? Nie. Jeśli ktoś się w ogóle interesuje tymi grafikami, to... Nie. Nie słyszałem. No to za kilka dni, kilkanaście wychodzi. Dobra. Ruszam. Jaka? Fajna. Nie wiem jeszcze, nie wiadomo. Fajna na pewno. Znaczy, za kilka dni, przepraszam,
za kilka dni światło już pierwsze jest zdjęcie. Ja pierdzielam. Mówi, że wyjdzie za kilka dni. Nagie? Fotki jakieś? Przepraszam, przejęzyczyłem się tak jak ty nieraz. Słyszysz? A to będą jakieś no. Nagie fotki, czy? Tak, bez maski. Tak, tam wiesz, blacha sama. Podniesioną kabiną. Tak, wiesz, będzie widać Koniecznie. Będzie widać jej skarb. Co będzie widać? No i siodło. O kurde, byś ją dosiadł, co? Oj tak. Oj, 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 ale aż by kurde sadzasz łaskominów. Co? O, tak by było. Uważaj, żebyś tych belek... No właśnie tak kurde kombinuję, ale muszę chyba zmienić kamerę jednak. Bo inaczej to rozdupcę. Znając ciebie, pewnie tak. Pewnie tak, no. W sumie teraz ja tu zawrócę, bo i tak teraz jeszcze mi nie zapełni pewnie się zbiornik, więc mogę sobie tak pozwolić. I co mnie ta tubelka robi przy zbożu, Duszek? Jak ty to kompajnujesz? Ja ci mogę ją przesunąć? Chyba prasujesz. Nie, zostaw już. Ale chyba prasujesz, a nie kompajnujesz. No przecież mówię, nie? No tak. Duszek nie kłam. Nie kłam. Mhm. Czekaj. Nie głupi przecież to, ale prasuje. Czekajcie. Jakby tu jechać, kurde? Bo ja już się tu gubię. O. Teraz jest w porządku. Prosto, najlepiej. Dobrze, że Spike jest z nami, bo tak to bym się zgubił. Prawdziwy przyjaciel człowieka. Prawda. Jesteś lepszy niż pies. Gorszy niż kot. No, też sika w buty. Nie lubię kotów. No. Koty nie lubią ciebie. No, Spajki, to koty nie lubią ciebie, a nie ty kotów, wej. Robisz im krzywdę. Ostatnio się chwalił, kurde, że złapał kota i wsadził mu słomkę w nos. Oko. Na przykład. Albo, że łapał kota za głowę i za ogon i pociągał i przerywał rdzeń kręgowy. Tak było. Lubię takie zabawy. Normalnie sodomita. Sadystisz. Ale się fajnie się kombajnuje z kabiny, powiem wam szczerze, no. Sexy plexi. Gra? Od jakiej wersji grasz w Farming Gra? Ja? Od 11. Ja od 11. Teraz to zauważyłeś. No. Fajnie, gratuluję. Ja od 9 gra. Znaczy wtedy... Dziewiątki nawet nie byłem świadom, że jeszcze się kupuje nawet. Dlatego zawsze jeździłem z tymi maszynami, co było na początku. I pamiętam, co ja robiłem. Tam były takie... gospodarstwo na dziewiątki było takie duże. Znaczy inaczej. Było duże pole po prawo obok gospodarstwa. No i tam zawsze sobie robiłem... Tam zawsze sobie robiłem kombajnem drogę do Myłynu bodajże. Tam do portu. Nie wiem, ja tylko, ja mówię, ja grałem w 11 i to była, kurczę, spoko gra. 11 też było spoko. Gdzie mnie po tym moim torze jedziesz? A ogólnie to pamiętam, jak jeszcze, kurczę, za dzieciaka z kuzynem, jak na wieś jeździliśmy, to gadaliśmy cały czas, że kurczę, ale kurde, dostała belka. Gadaliśmy, kurczę, ale by było fajnie, jakby była jakaś gra taka rolnicza, że sobie kupujesz traktory, że sobie nimi jeździsz i w ogóle, nie? I jakoś, kurczę, później zaczęły wychodzić te farmingi, nie? Ale nie mieliśmy z nimi styczności. Właśnie tam chyba od 8 to wychodziły, nie? 2008, no to było w 2007 roku, 10 lat temu. No to tak mniej więcej wtedy, no może jeszcze wcześniej nawet już gadaliśmy też o tym, nie? A później, kurde, spełnili nasze marzenia. Gdzie to wysypać? No chłopie, koło tych belek najlepiej, no. Okej, a teraz kupujesz te maszyny i mówisz, kurwa, jakie chujowe. No. Spajki, wiesz co? Wysyp to do silosów. Nie tutaj. Wiesz, gdzie są silosy? W lewo, jak pojedziesz. Zresztą widać, jak patrzysz z kamery zewnętrznej, to widać na mapie, na tym. Tak, ty zauważyłeś, jakbym ci nie powiedział, to byś nie zauważył, człowieku. Weź się nie kompromisuj tutaj. Jasne. Spajki, no. Kogo ty chcesz szukać? Ciebie.
A w ogóle co tam duszego Adama, bo ty masz chyba z nim jakiś kontakcik. No tak. Kiedy to było? W poniedziałek albo w niedzielę nagrywaliśmy wino. Znaczy ten, taki mod wino. Że sadownictwo. W lesie? I tam się trochę napiliśmy. A mówię, w lesie to było? No? W lesie? No. Proszę, proszę, no to ci się Adam rozchlął, no. Adam nie pił. Ja wziąłem wszystko na klatę. Wylałeś to na klatę zamiast wypić? No co? Boże. Tak, kiedyś na tym spiku, pamiętasz, Adam? Pamiętam. Pamiętam. Dawno i nieprawda. Pijany duszek. No. Składał życzenia. Biedna Beata. Ej, ktoś ma ten... Ale chyba nawet nie skapnęła, że ten pewnie rychu jedyny. No oby. Co tam z Pajki mówisz? Ale ktoś to nagrał wtedy. No nie wiem. Rychu, a potem to przesłał Szubornowi. Nie wiem, ja Osoba mam chyba jeszcze się... ten filmik z tymi życzeniami. Ta jest. Bo kiedy będziesz miał 80, to podjadę. Co? Oko loko luzi spontan, człowiek. Z Sobonem już też dawno nie gadałem, ej masakra. A Sobona w ogóle nie ma. Nie wiem, on... A właśnie, bo tam w ogóle ktoś miał sezon jakiś John Deere z Sobonem. No, Krzysiek, ale teraz ma z Mańkiem chyba, nie? No, bo Sobona nie ma. A to gdzie on jest? Co, on, co się z nim stało? Nie wiadomo. Jak nie wiadomo? Nie wiem, ja nie wiem. To nie mówię, nie wiadomo. Jemu mówił. Nie, no. Mówił, że... O, tam ogólnie on właśnie ma... teraz ostatnimi czasy to cały czas Luftiego chyba przesiadywał, nie? A teraz go nie ma przecież. Od sierpnia chyba go nie ma. Może wakacje ma jakieś też, on nie wiem, czy on też na wsi nie mieszkał przypadkiem? Tak. On miał jechać na wieś. Ale on sam, on nie mieszka na wsi, on nie ma jakiejś gospodarki albo coś takiego? On ma pod Warszawą gospodarkę. Aha. Tam pod Sosnowcem, wiesz. No, tak. Koło Warszawy, tak. No dobra. Tak. To bardziej w Radomiu niż w Sosnowcu. No też. Nie, Radom to nie, Radom to jest koło Włocławka tam. Za dobiegło życia, tak, już przejeżdżałeś przez niego. Słucham? Już przejeżdżałeś przez niego. No, mówię przecież. A razem obok tego psikutkowa. No, czekaj, bo mi się siły chce, muszę nadać na koło. Fuj. Ja pierdzielę. Fuj. Ale jak ty chcesz nasikać na koło, na siedząco? No właśnie. Bo usiądziesz na tym kole. Kucniesz. No i sobie poszedł, no. Co za to jest za osioł to? Ja nie wiem, co z tym duszkiem? A. Ten człowiek to jest, wiesz, to już jest recydywa, to już jest porażka, tak. To w ogóle zero cywilizacji. A ja nie wiem, co z nim zrobić, no. Trzeba go jakoś wyregulować. Czy coś. No i stoi pod tym zetorem, gruba z jeden. Świnia pornograficzna. Erosomańska. Ej, panie, stój. Stanął jeszcze w taki sposób, żebym nie mógł łaskawie przejechać, bo jemu się siku zachciało. No wyobrażasz to sobie? Co za typ? Co za gość w ogóle? To jest zero. No. Zero w ogóle jakiegoś. To egoista, no. No jedź mi stąd, bo cię motowidłami trasnę, to pijadykniesz od razu, kły ci wybije i tyle, no. I czego się tu rzucasz? O, ZW, no. Zeschy. Zaraz. No, bo nieważne. Wejdę. No. W ogóle jak ktoś pisze ZW na chwilę, nie? No. No to tak jakby zaraz wracam na chwilę, czyli co? Zaraz wróci i chwilę posiedzi i spierdoli. No, tak. A, tak było. Tak było, tak jest, tak będzie. Ej, to Spajki, wsiadaj do Zetora i prasuj w sumie, bo jak tego grubasa nie ma. Ja pierdzielam, jaki lak. A, on tu ja ma pełno. Ja sobie tu pokombajnuję, nie ma problemu. Silnik zostawił odpalony. Tutaj paliwa już prawie nie ma. No bo to on nie jest taki, wiesz, on nie tankuje, to on nie dba, no. Z samochodem będzie tak samo pewnie. Dlatego jeździ rowerem. Ciekawe, czy powietrze pompuje. Czy pewnie nie lat. Ciekawe, czy ma pedały w ogóle. Czy tylko on jako jeden pedał wystarcza.
Ciekawe, kiedy przyszedł i nas podsłuchuje. Pewnie już. Pewnie da. Taki już z niego wariat. Nie? Jak ten traktor się słabo rozpędza. Zetoł? No nie może się rozpędzać. Ale mówię Zetor? Tak, Zetur. Zetur? Ej, jak tu takiego omijaka zostawiłem? Boże, słodki. Przyszedł. Nie, to ty. Ładnie sypie ta słynna. Mówisz? No. To będziesz zwoził belki w nagrodę. Nie. Automatyczną mogę. No nie, nie, żadnego automatu. Człowiek, tutaj sami poczciwcy pracują. Nie ma takiej opcji. W ogóle ty byłeś dziś na żniwach, czy nie? Byłem późnia. Gdzie? U wujka. A co ty powiedziałeś wcześniej? Kuźnia? Przez pół dnia. A, przez pół dnia. I co tam ciekawego widziałeś? Nic, bizona. Klimatyzowaną kabiną. Fiu, fiu, fiu. Ale to rekord, czy ten zwykły z założoną kabiną? Nie, to chyba rekord był. No rekord. Ten czerwony taki, co masz na sezonie, tym Spiky Power, który już nie jest obecny. No, może i zaniedbał, no. No, zaraz stworzę od nowa go. Będziemy grali na innej mapie. Panie, na razie tutaj nic nie stwarzaj, bo ja ledwo znalazłem czas, żeby cokolwiek nagrać, chłopie. Dopóki ja do Poznania nie pojadę, to nie ma najmniejszego sensu, nie? No, to ja stworzę. Może już zauważyłeś, ale jak ja siedzę tutaj, to praktycznie mnie nie ma, nie? Zależy, jakby będę składał miesiąc czasu, to zdąży do Poznania wrócić. Czy ja tak myślę, że kurczę... Chociaż nie, w sumie, bo prawie do... Nie no, ja dopiero na początku września pojadę, bo miałem jechać pod koniec sierpnia, ale niestety nie dam rady, dlatego że ostatni weekend sierpnia chcę jechać do Zatoru, do Energylandii. Tam będę jechał przez ten... Przez Siewierz. Siewierz to jest tam, gdzie Danger, nie? Przez Mysłowice będę jechał. Czyli tam, gdzie Ślunzok. I pewnie tam koło ciebie, chociaż nie wiem, czy koło ciebie zahaczę, bo ja będę jechał od Łodzi teraz, no to chyba nie. Nie, od Łodzi jak jedziesz, to jedziesz na Wieluń później? Nie wiem, w sumie. Przelatujesz przez Kłobuc. Może i tak, ale dzień odwiedzę. Czyli bardzo dobrze. Nie no, zależy, o, już stówkę mam, nawet nie zauważyłem. Nie, zależy, okay. Wiesz co, zależy, czy będę jechał sam. Czy ktoś jeszcze będzie z nami jechał? Duszek się poszedł i ma nas w dupie. Pałę pewnie jakąś muszę. On pewnie siedzi i nas podsłuchuje. Ja pierdziałem jaki lak. Wiesz co, stanę teraz tutaj na tym, na pokosie. To sobie później przestawisz traktor, okej? Okay? Może Duszek zdąży przyjść. Wątpię. No. Chyba za daleko stanąłem, muszę troszeczkę dalej. Oj. O, beautiful. O, chyba poszedł na ten, do... Na podwórko się wysikać. Jak się w domu nie ma, to... On w bloku mieszka. No właśnie. Ale nie, on musi być, bo on wsiadł mi do kombajnu, więc on musi tu być. A. Chyba, że wcześniej już mi wsiada, nie zauważyłem gnoja. Wsiadł jak ten. W czasie, kiedy wychodził. No, w ogóle czai, że mi na mapie go pokazuje w ogóle w zupełnie innym punkcie niż... Mi też. Mi pokazuje, że on jest koło tej kury. Mi też. On chyba na podwórko, tak, na którym od piętrze mieszka? O Boże, na siódmym? Wysoko no, gdzieś. Zejść z góry, wysikać się w tej, na podwórku, no. I wejść do kury znowu. Albo w windzie to zrobił. Ale zjechał na dół, otworzyły się drzwi, a tam policja. O, co pan tu robi? A on sobie sikał po całej kabinie. Tak było. Poczekaj, dam mu kilkaset połków na tym spichu, to się ogarnie. Ok. Daję ci zezwolenie. Ja nie muszę mieć zezwolenia. W ogóle właśnie, już nie jesteś JSA, tylko SA. No, awansowałem. Jasny, gwint.
Nie pogadasz. No. I w sumie nie masz z tego nic poza obowiązkami, nie? No. Szlachetnie z twojej strony. No ale byłeś ministrantem, to ty wiesz, o co chodzi. Jasne. W ogóle ostatnio widziałem jakiegoś vloga, którego dodaję z jakimiś kolegami. Tak. Tak. Jeden z... Przez chwilę. Tak, jeden strasznie był, miał parcie na tą kamerę i non stop powtarzał to samo. Tak. No. Już go nie ma, więc... No debil, normalnie debil. No debil. No debil, no. To był taki koleś na twoim poziomie, no. Jasne. Nie, a tak serio, to co to było? To w ogóle cała ta ekipa? To jesteś z twojej klasy, tak, czy co? Tak, z byłej klasy już. Aha, zakończenie gimnazjum miałeś, znaczy podstawówki. Tak. Ile to tam masz lat? 11? Gdzie? Ty już skończyłeś podstawówkę w wieku 11 gimnazjum lat? Gimnazjum już skończyłem. Oj, i gdzie teraz idziesz? Do liceum. Po co? Przecież ty z nie poradzisz. Ja? Człowieku, jak miałeś zagrożenia ze wszystkich przedmiotów? Jasne. Tak, Duszek, trwa odcinek, cały czas czekamy na ciebie, aż się w końcu odezwiesz. Dobra, jestem. Tak, przecież byłeś już dawno, tylko sobie w chuja bawisz. Zakończenie? No dobra. Zadzwonię zaraz do Agnieszki i się wszystkiego dowiem. Dobra. No. Chcesz numer? Masz nie mów, hop! Póki nie przeskoczysz. Chcesz numer? Nie chcę. A gdzie już tamten poszedł w ogóle? Nie wiem. To jest złe. Przepraszam. Gdzie byłeś? Ale F1 nacisłem przez przypadek. Ja na F1 mam ustawione przenoszenie na centrum pomocy Binda. Fiu, 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 jaki on jest ważny. No. Duszek, bierz no tego MTZ-tora. Teraz jadę zetora. No to spajki. Ja pierdzielam. Bierz no tego czara z przyczepami i jedź tam do końca pola, bo ja tam się wysypię i... Ale ja mam wolnego dokładnie 16%. A w tonażowo możesz to przedstawić jakoś? Z 2 tony. Tylko? No. Co ty pizgasz? Bo ja mam tutaj do opróżnienia ponad 6. O, ja pierdzielę. Poczekaj, dosypię do tego, do worków. To trochę słabo, dobra, stój. Ja sobie wyciofam siebie, no nawet nie muszę. No to trochę słabo, dobra, to najwyżej podjadę tam bliżej silosów. No, a jeszcze? 3 tony miałeś miejsca, ponad. Dobra, no, słuchaj, podjadę tam bliżej po prostu silosów, jedź się opróżnij, ja tam po prostu stanę bliżej. Duszek niech sobie prosuje, sam zostanie. A bo ja się stanę tu koło wózka, czyli tu po lewej stronie pola. Duszek, w ogóle gdzie ty byłeś? Nie chcesz wiedzieć. Szybka kupa. Na podwórku się wysikać. Szybka kupa w Indzie. O Jezu, tak nie była szybka kupa. No, ale to była powolna. I twarda. Nie chciała wyjść. Mówiłem. Trzeba było wziąć młotek i przecinak. Nie wytrzymałem. Siekierę. Ale mówiłem, że jeszcze przed odcinkiem. Nie wytrzymałem. Znaczy myślałem, że wytrzymuję jednak nie wytrzymałem. I w ogóle my mamy jeszcze jakieś pola, no nie? Bo ja już kurde nie byłem dawno na tej mapie. Gratuluję. Aż muszę iść się przelecieć po polu, po mapie. 50 tu mamy, a to jest zrobiona łąka. Tutaj zauważyłem, że teraz naszła straszna... strasznie popularna gra... Construction Simulator. 2015. 16. No. 16. To jest 15. 16. Sracie w majtki jeszcze. No kurde, się 16 jest inna. No. Construction Simulator. Kurde, czaraż wam powiem, co nagrywa Luftik, Ślązok, tam chyba ktoś jeszcze, różne cudawianki. Dżingis i Husiek. Zaraz wam powiem, no nie wiem, akurat ich nie subskrybuję, nawet w sumie nie znam tego Dżingisa. Ale powiem wam, że Construction Simulator 2015, mówiłem wam, chamy. Kurwa, i się kłócą ludzie, naprawdę, w ogóle. Bądźcie poważni, okej? Okay? Jesteśmy poważni. Ty jesteś niepoważny. Dobra. Kłamałeś prawie. Nie. O ja pierdzielu. Dobra. Ten odcineczek dobiegł końca w końcu. Będziemy sobie jechać. Na pole.
Na następne pola, na numery, kurde, 51, 52. To są numery lotto. Gratulujemy. Tak, zwłaszcza, że tam 48 maksymalnie jest, dobra. No i tak to było właśnie, tak to wyglądało. Widzicie, Duszek nasrał tubelek w cholerę, więc będzie pewnie trzeba je pozbierać. Co ale... oczywiście wypadnie na kogo? Podejrzewam, że na mnie. Bo my nie sympatycznie i w ogóle. No i to tyle, zapraszamy do następnych odcinków. Zapraszam, no i trzymajcie się, cześć. Ja tam nie zapraszam do Spajkiego, bo tam kurde ludzi biją i tak to wygląda. Tylko... Zapraszam u mnie na żniwa na kombajn niebieski z Spajkiem. Tylko ciasny Wiesiek tam kurde robił robotę dobrą. Tylko dam ciał mnie biją. No i to wystarczy. No to są już wszyscy, nie? No i u ciebie. No i dobra. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć. Cześć, cześć. Cześć.